Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej krótkiej konferencji prasowej dotyczącej projektu realizowanego przez gminę Miasto Włocławek, a tak naprawdę projektu, który kończy się już za chwilę, ponieważ kończy się w miesiącu marcu. Dlatego też chcieliśmy kilka słów powiedzieć o tym projekcie i podsumować jego realizację oraz jego efekty, jakie są dla naszych szkół, dla szkół przede wszystkim zawodowych, ponieważ projekt nosi nazwę Włocławek zawodowo i był skierowany dla naszych szkół, czyli dla 6 zespołów szkół zawodowych. Szanowni Państwo, ten projekt przyniósł tak wymierne efekty dotyczące i szkoleń, i staży uczniów, szkoleń tutaj uczniów, nauczycieli, podniesienie kwalifikacji też nauczycieli, że zdecydowaliśmy się wystąpić ponownie o taki projekt. Różnica będzie tylko taka, że większa część środków będzie skierowana na podniesienie infrastruktury, czyli doposażenie poszczególnych pracowni, i jest to projekt Włocławek Zawodowo 2, który już złożyliśmy. Projekt jest w trakcie weryfikacji. Mamy nadzieję, że przejdzie pozytywnie i będzie również realizowany. Myślę, że Państwo również wiecie, że w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu został Pan Prezydent podpisał umowę na dofinansowanie bardzo dużego projektu na 11 milionów, z czego dofinansowanie jest w kwocie 9 433 957 groszy. Jest to projekt skierowany również do szkół zawodowych, przede wszystkim na poprawę infrastruktury w szkolnictwie zawodowym. Realizujemy właśnie takie projekty dotyczące szkół zawodowych, ponieważ chcemy rozwijać w naszym mieście szkolnictwo zawodowe. Jest to priorytetem dla miasta i dla prezydenta miasta, który stara się i podkreśla, jak ważne jest szkolnictwo zawodowe. Proszę Państwa, ogólnie w mieście projekty, jakie są realizowane, są to projekty na kwotę 29 milionów, dokładnie 05 441 zł. Są to tylko projekty realizowane w ramach naszych jednostek edukacyjnych. Z czego dofinansowanie do tych projektów to jest kwota 25 milionów 122 tysiące zł, czyli proszę Państwa, jest to bardzo duża kwota dofinansowania do projektów realizowanych tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o placówki edukacyjne. Proszę Państwa, to, co przed chwilą powiedziałam, projekt, który się kończy, kończy się teraz w marcu. Chcemy go podsumować, chcemy Państwu przekazać, powiedzieć, co zadziało się w tym projekcie, jakie zostały zrealizowane zadania. Proszę Państwa, całkowity koszt projektu to była kwota 4 558 465 tysięcy, kwota dofinansowania 3 874 495 złoty i 42 grosze. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, celem tego projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia. W projekcie brało udział 744 uczniów z 6 zespołów szkół zawodowych, 680 uczniów z technikum i 64 uczniów z szkół branżowych. W stażach zawodowych uczestniczyło 354 uczniów. Również nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, swoich kompetencji. 37 nauczycieli skorzystało z takiej możliwości, ukończyło kursy czy też studia podyplomowe. Ogólnie w projekcie zaplanowano kwotę 952 261 zł na wyposażenie poszczególnych pracowni, które znajdują się w naszych zespołach szkół zawodowych.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o wyposażenie pracowni w zespole szkół budowlanych, łączna kwota dofinansowania to jest 262 033,81 groszy. Tutaj dofinansowaliśmy przede wszystkim rozwój takich specjalności jak technik budownictwa, technik architektury, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, betoniarz, zbrojarz. Proszę Państwa, środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 44 209 zł i 31 groszy. Zakupiono 15 zestawów komputerowych, 3 laptopy, sprzęt multimedialny i również 2 telewizory, drukarkę laserową, czyli doposażony został tutaj zespół szkół budowlanych, sprzęt multimedialny, nowy, nowoczesny, taki, który jest jak najbardziej w tej chwili potrzebny do kształcenia zawodowego. Również zostały doposażone poszczególne pracownie w sprzęt, który ułatwi kształcenie tutaj młodych ludzi w zakresie też takich związanych z budownictwem. Proszę Państwa, zespół szkół elektrycznych, łączna kwota dofinansowania 123 505 zł i 43 grosze. Dofinansowaliśmy takie specjalności jak technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk. I w zespole szkół elektrycznych został zakupiony sprzęt komputerowy na 35 250 zł. To jest 15 nowoczesnych zestawów komputerowych. Sprzęt multimedialny został zakupiony, nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie, które też ułatwiają kształcenie młodych ludzi oraz przygotowanie ich do zdania egzaminów zawodowych. Jeżeli chodzi o zespół szkół ekonomicznych, kwota dofinansowania 70 500 zł. Dofinansowaliśmy takie specjalności jak technik logistyk i technik ekonomista. Został zakupiony sprzęt komputerowy na kwotę 70 500 zł, 30 nowych takich nowoczesnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem i myślimy, że właśnie w zespole szkół ekonomicznych, gdzie kształcimy logistyka, jest to szczególnie istotne i ważne, aby posługiwać się jak najbardziej nowoczesnym sprzętem. Wyposażenie pracowni w zespole szkół samochodowych, łączna kwota 171 407,88 groszy. Doposażyliśmy pracownię technika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Doposażyliśmy w sprzęt multimedialny, nowoczesne pomoce dydaktyczne, które ułatwiają kształcenie w zawodach związanych z tutaj z po prostu z obsługą samochodów. Proszę Państwa, wyposażenie pracowni w zespole szkół technicznych, łączna kwota dofinansowania 132 051, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik i technik organizacji reklamy został dofinansowany z tego projektu, czyli poszczególne pracownie doposażyliśmy również w nowoczesny sprzęt komputerowy na kwotę 35 250 zł. Zakupionych zostało 15 zestawów komputerowych, w nowoczesny sprzęt multimedialny za kwotę 96 801 zł. Jeżeli chodzi o zespół szkół chemicznych, w którym się znajdujemy, Państwo za chwilę będziecie mieli możliwość też zobaczyć ten sprzęt, zostały doposażone pracownie na kwotę 192 763,27 groszy.
Zaliczyliśmy takie specjalności jak technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik technologii chemicznej, technik analityk, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Pracownie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy na kwotę 38 485,60 zł. Zakupionych zostało 16 zestawów komputerowych, 2 nowe drukarki laserowe. Został zakupiony sprzęt w kwocie 154 277,67 zł. Sprzęt, który znajduje się w poszczególnych pracowniach kształcących w zawodach, czyli został zakupiony sprzęt do pracowni technik fryzjerstwa, gastronomiczne tutaj urządzenia, które ułatwiają kształcenie w poszczególnych kierunkach, zawodach, które preferowane są w Zespole Szkół Chemicznych. Zachęcamy Państwa do tego, aby zobaczyć ten sprzęt, jaki jest w Zespole Szkół Chemicznych. Również zachęcamy, żebyście Państwo w miarę swoich możliwości zobaczyli doposażenie poszczególnych pracowni w pozostałych zespołach szkół. W tej chwili dyrektorzy są do Państwa dyspozycji. Możecie Państwo w każdej chwili jechać do każdego z zespołu i zobaczyć ten sprzęt i jak zostały pracownie doposażone. I tak jak powiedziałam, będziemy realizować następny projekt Włocławek Zawodowo 2. Będzie to projekt tożsamy, jednak jeszcze z większym nakierowaniem tutaj na doposażenie poszczególnych pracowni. Chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze zespoły szkół funkcjonowały na bardzo wysokim poziomie, żeby były doposażone w jak najbardziej nowoczesny sprzęt, żeby ułatwić młodym ludziom pracę w zawodzie, żeby po ukończeniu naszych szkół to, co pojawia się w zakładach pracy, nie było dla nich czymś nowym, a praktycznie pracowali na tym sprzęcie, który już poznali w szkole. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. To jak Wam się pracuje na tym nowym sprzęcie? Pracuje się wspaniale. Nowy sprzęt, nowe doznania w takiej branży. Takiego sprzętu jeszcze nie mieliśmy w szkole, dzięki czemu możemy lepiej pracować, szybciej, bo to jest sprzęt wielofunkcyjny, gdzie możemy właśnie szybciej na przykład zrobić jakąś surówkę czy jakiś shake, więc fajna rzecz, dzięki czemu możemy się lepiej kształcić.